Jesteśmy przed chyba najsłynniejszym polskim obrazem. Jest to, jak wszyscy widzą, bitwa pod Grunwaldem. Na ten obraz wylano tyle pomyli amatorzy malutkich, martwych naturek z jabłkami, które każdy malarz potrafi znakomicie namalować. Wymyślili tyle złego na temat tego obrazu. Wymyślano, że Matejko był krótkowidzem, ale zarzucają Matejce takie czy inne błędy malarskie. Ja nie wiem, skąd ta fura zawiści, która wylała się z naszej krytyki na Matejkę. Ja nie wiem, skąd to się bierze, to jest ta obrzydliwa polska zawiść. W tym obrazie jest błędów historycznych nieprawdopodobna ilość. To w ogóle dla historyka uzbrojenia byłby to najlepszy kawał w ogóle, jaki można wymyślić. Tylko geniusz Matejki polegał na tym, że to zupełnie nieważna stała się autentyczność historii. Te renesansowe zbroje, hełmy perskie z końca XVIII wieku, te XVIII-wieczne pasy przeworskie, gdzieś łuki w odwrotną stronę i dwaj półdzicy Litwini zabijający wielkiego mistrza, jeden z saskim toporem górniczym z XVII wieku, drugi z relikwią włócznią świętego Maurycego przechowywaną w skarbcu katedry wawelskiej. To jest wszystko nieważne. Ważne, że stworzył taką wizję, że my sobie inaczej bitwy pod Grunwaldem nie potrafimy wyobrazić. To jest nieprawdopodobne i to na tak olbrzymiej przestrzeni. Z małego szkicu, który nawet nie wiem, czy poklatkował, on zobaczył to z zamkniętymi oczyma. Potem szukał tylko w naturze odpowiedników. Zobaczył, tak jak patrzy ten malarz, naturalista na te jabłka, patrzy, odwraca się. Matejko zamykał oczy i widział. Tam naturalnie, w tym rozmiarze, nie można inaczej jak detalu narysować z natury. Nie wymyśli się światełek pod brodą, umieszczenia ucha w stosunku do nosa, w perspektywie wszystkich małych mięśni, zaplecze uda, detali zbroi i tak dalej. Tego się nie wymyśli. To trzeba zrobić z natury. Ale cała wizja, cały ruch, wszystko to było z zamknięcia oczu i spojrzenia w siebie. Teraz popatrzmy na postać Witolda. To jest moje odkrycie, które mnie zupełnie zdumiało i dało do myślenia o wielkości imaginacji Matejki. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, siedzą, zmierzch zapada w pracowni, dwa świeczniki się świecą, siedzi kilku z tych wielkich profesorów, krakowski, profesor Micielski, profesor Tarnowski, ja nie wiem, którzy jeszcze z tych hrabiów profesorów. I Matejko mówi do nich: panowie profesorowie, spójrzcie, książę Czartoryski z Paryża przysłał mi wspaniały pas litewski. A świeczniki się świecą, przytakują i Matejko pokazuje: panowie, spójrzcie na ten pas litewski. Rozkręca świecznik. To są te same profitki, które były użyte przez Matejkę. Kupiłem to od dalszej rodziny Matejki w Krakowie.
świeczniki są 1730 z czasów saskich mniej więcej. Ale to jest zupełnie nieważne. Ważna jest siła prawdy, która bije z tego obrazu. I nikt nigdy nie nakręci filmu, nie namaluje obrazu, bo to tak wyglądała bitwa pod Grunwaldem. Inaczej wyglądać nie mogła. To jest siła sugestii wielkiego twórcy. Obraz ten jest wielkim przykładem triumfu prawdy sztuki nad prawdą obiektywną.